No siema, witamy w kolejnym dniu. Jest już dosyć późno, ale dalej daję radę. No i jak widać, maska już wszystko rozprute. Stały tylko sanki z przednim zawieszeniem, kolumną kierownicy. Drzwi wszystko pozdejmowane. Bak sobie też już leży, wszystkie przewody hamulcowe pościągane. To jest już tylko tocząca się buda na kołach z przednią szybą. O, klapki nie zamknąłem, trudno potem. Może zostanie mi jeszcze pozbycie się tej szyby. I w poniedziałek pewnie, już mamy sobotę, w poniedziałek pewnie będzie już jechał do blacharza na robotę. Od razu też warto, żebym wam zaznaczył, że teraz będzie już bardzo mało update'ów, bo skupię się na jakichś tam pierdołach, pomyciu wnętrza, pomalowaniu wnętrza, jakiś tam właśnie pierdół typu tutaj zejść, by nie robić cienia, te wszystkie osłony, które są od baku, od skrzyni, pomyć. O, i teraz Pawle, taki hint na przyszłość i też dla was innych. Paweł zawsze w filmach wspomina, żeby uważać na te obejmy baku, bo sami widzicie, jak ona wygląda, a ja znalazłem na to świetne rozwiązanie. Jedna obejma baku pękła na początku tego roku w zimę. Proszę bardzo. To zostało wyprodukowane. Teraz to oczywiście poczyszczę, też pomaluję i zamiast tej dętki wsadzę, pomaluję Raptorem. To jest obejma, którą dorobiłem z zawiasu do bramy ogrodowej. Kosztuje tam 15-20 zł w Castoramie. A jest to blacha, nie wiem, 2-3 mm. Zanim to skoroduje, to już dawno te oryginalne będą w strzępach. Także drugą też będę z czegoś takiego dorabiał. Sprawdza się to dobrze. Będzie też jeden specjalny odcinek o historii tego grata. Ale to już niedługo, wkrótce, bo muszę go nagrać. Także to tyle na dziś, misio pysie. I widzimy się niedługo w następnych odcinkach.